Zdanie czwarte. 25, suma 25% liczby A i 60% liczby B jest liczbą równą 4,4, a 110% różnicy liczby A i liczby B również jest liczbą równą 4,4. No i dobra. Musimy ocenić prawdziwość poniższych zdań. No to zapiszmy sobie tutaj to pierwsze zdanie do tego momentu. Suma 25% liczby A i 60% liczby B jest równa 4,4. No i widzimy już, że to zdanie jest fałszywe. Czyli przejść do drugiego zdania. Będziemy mieć do rozwiązania układ równań. No i teraz do tego dopisujemy drugie zdanie. Czyli 110% różnicy A i B jest równe 4,4. Podzielmy to sobie przez 1,1. I tak, a tutaj pomnóżmy sobie razy 100, żeby się pozbyć ułamków. Czyli mam 25A plus 60B równa się 440. A minus B równa się 4. Tu mnożę razy 25. Mamy tak, 25A plus 60B równa się 440. 25A minus 25B równa się 100. I tak, odejmujemy stronami. Czyli 25A minus 25A plus 60B minus minus 25B. To się równa 440 minus 100. To mi się skraca. To otrzymuje 60B plus 25B równa się 340. Czyli mamy 85B równa się 340, czyli B równa się 4, bo tu dzielimy obustronnie przez 85. No i na przykład stąd wyliczmy sobie nasze A. Czyli mam 25A minus 25 razy 4, bo za B już podstawiam czwórkę. Równa się 100, czyli 25A minus 100 równa się 100. Podzielmy obustronnie przez 25, czyli mam A minus 4 równa się 4, czyli A równa się 4 plus 4, czyli 8. Tak, to zdanie jest prawdziwe. Zapraszam Ciebie na kolejne zadanie. Teraz jak zwykle wskoczą te takie tablice i tam będą fajne zadania, fajne rzeczy do ogarnięcia. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.